Pan Verhofstadt atakował mojego kolegę Petera Lundgrena, atakował rządy państw Unii Europejskiej, nawet całą Radę Europejską, powiedział swoje i wyszedł. No, ja z pewnością nie jestem tak gorliwym wyznawcą our values, naszych wartości, ale z reguły słucham tych, do których mówię, bo tak rozumiem pluralizm. No niektórzy uważają, niektórzy są zainteresowani tylko własnymi poglądami, choć pluralizm deklarują. A teraz kilka słów do pana, panie premierze. Mówił pan o wartościach, o ich wadze w naszym życiu. Ja z ogromnym uznaniem patrzyłem na demonstrację zwierzchników szwedzkich wspólnot religijnych w styczniu w Sztokholmie, którzy upominali się o prawo, właściwie o obowiązek udzielania azylu chrześcijańskim konwertytom, którym niestety władze szwedzkie odmawiają schronienia. Wymieniał pan różne patologie, które zagrażają wolności w Europie. Nie mówił pan ani słowa o pogardzie i nienawiści antychrześcijańskiej. Ale naprawdę, ile trzeba pogardy dla chrześcijaństwa, żeby odmawiać ludziom schronienia, którzy w swoim kraju, za to, że przyjęli religijne dziedzictwo Europy, z zasady zagrożeni są śmiercią. Wierzę, że pański rząd zapewni, że te zasady wartości są respektowane. Dziękuję bardzo.